Aż 3 uzdrowiska, w tym jedno z województwa śląskiego, znalazło się w corocznym rankingu polskiego alarmu smogowego. Niestety miast, gdzie oddychanie o tej porze roku jest niebezpieczne, jest zdecydowanie więcej. W Goczałkowicach Zdroju próbują coś zmienić, m.in. dzięki programowi ograniczania niskiej emisji czy niższych podatków dla osób, które mają wyłącznie ekologiczne źródło ogrzewania. Wiemy o tym, że w walce ze smogiem bardzo ważna jest edukacja mieszkańców i wzrost świadomości ekologicznej. Stąd realizujemy szereg takich kampanii, akcji informacyjnych, edukacyjnych. Na przykład w ubiegłym roku przy współpracy z Pszczyńskim Alarmem Smogowym na terenie gminy pojawiło się na 2 tygodnie taka duża instalacja w formie płuc. I te płuca oddychały tym samym powietrzem, którym oddychamy my tutaj w Goczałkowicach. Najwięcej dni ze smogiem spośród miast w regionie w ubiegłym roku było w Wodzisławiu Śląskim, bo aż 87. W czołówce tej statystyki znajduje się również Żywiec i Pszczyna z 80 dniami ze smogiem w 2021 roku. Działania dotyczące walki ze smogiem są dla nas priorytetem oczywiście, dlatego zawsze wyczekujemy tego rankingu. Niestety znajdujemy się na nim, sytuacja się poprawia z roku na rok. Ostatnio jakby troszkę stagnacji w porównaniu do roku poprzedniego, no ale mamy nadzieję, że w przyszłości wypadniemy z tego rankingu. Aby tak było, podejmujemy różnych działań, wymieniamy kotły, dofinansowujemy, prowadzimy różne działania termomodernizacyjne na obiektach komunalnych. W rankingu obecny jest też Rybnik, którego mieszkańcy mieli kontakt aż przez 72 dni w roku ze smogiem. Jeszcze niedawno miasto było jednak w niechlubnej ścisłej czołówce. Spadliśmy z pudła i to jest powód do naszej dumy i jednocześnie dowód na to, że konsekwentna polityka ma sens. W 2010 roku mieliśmy 134 dni z przekroczeniem norm jakości pyłu PM10. Teraz tych dni mamy 72 za ubiegły rok. To jest tak, że te dane się wahają, ale powyżej setki już nie wchodzimy. Ranking jest publikowany co roku przez Polski Alarm Smogowy. Uwzględnia 3 aspekty. Najwyższe średnioroczne stężenie rakotwórczego benzoapirenu, najwyższe roczne stężenie pyłu PM10 oraz największą liczbę dni smogowych. Jest lepiej niż w poprzednich latach. My ten ranking robimy od, zdaje się, 6 czy 7 sezonów. I faktycznie jest lepiej, poprawia się. Natomiast ta poprawa jest zdecydowanie zbyt wolna. Jest lepiej, ale to do norm, do tych poziomów określonych prawem jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Warto jednak pamiętać, że w rankingu nie są uwzględnione wszystkie miasta, a te, w których pomiarów dokonuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.